Lipiec okazał się bardzo udanym miesiącem dla złotego i w ogóle dla polskiego rynku finansowego, bo trzeba też wspomnieć o warszawskiej giełdzie, gdzie WIG20 zyskał około 10%, okazał się chyba najmocniejszym indeksem, przynajmniej spośród tych istotniejszych na rynkach rozwiniętych i rozwijających się. Jedynie brazylijski rynek pokazał w lipcu porównywalne wzrosty i również złoty miał najlepszy dla siebie w tym roku miesiąc, bo zyskał bardzo wyraźnie nie tylko względem euro, ale również względem innych głównych walut. W tym momencie można sobie zadać dwa pytania. Po pierwsze, co stało za przyczyną tak istotnego umocnienia? Po drugie, czy jest szansa na utrzymanie tego trendu? Jeśli chodzi o przyczyny, samo to nawiązanie do mocnych wzrostów w Brazylii nie powinno pozostawiać wątpliwości. To czynniki globalne sprawiły, że kapitał wrócił w lipcu na rynki wschodzące. Wskazałbym tutaj na dwie kwestie. Po pierwsze, przed miesiącem spora ilość międzynarodowych instytucji wskazywała, że rynki wschodzące zostały zbyt mocno przecenione i że zaczynają być atrakcyjne. A to często sprawia, że ten kapitał instytucjonalny podąża za takimi rekomendacjami. Po drugie, udało się przynajmniej wyciszyć trochę napięcia geopolityczne i to sprzyjało również i ogólnie poprawie nastrojów na rynkach globalnych, ale szczególnie właśnie na rynkach rozwijających się, które to ucierpiały w ostatnich miesiącach szczególnie mocno. Teraz co do perspektyw, tutaj wydaje mi się, że przynajmniej samo tempo umocnienia złotego jest nie do utrzymania w kolejnych tygodniach i miesiącach. Ja przy poziomach 4,40 za euro wskazywałem, że to jest taki nienaturalny wystrzał i z tego poziomu możemy dość łatwo spodziewać się umocnienia złotego, o ile nie dojdzie do jakichś czarnych scenariuszy. Do nich nie doszło i faktycznie osunęliśmy się, można tak powiedzieć, do poziomu 4,27 za euro, więc tutaj ten ruch wykonany jest dość duży, jak na parę euro złotych, która jest tradycyjnie relatywnie stabilna. I teraz tak, zanalizujmy, jakie będą kluczowe czynniki dla złotego w kolejnych miesiącach. Po pierwsze, jeśli chodzi o dolara, który dość istotnie zyskał w tym roku ogólnie, nie tylko wobec złotego. Tutaj wydaje się, że jest szansa, że ten trend przynajmniej się powstrzyma, a być może nawet nieco odwróci. Tutaj wskazałbym na lipcową wypowiedź Donalda Trumpa, który wrócił z tą retoryką słabego dolara, skrytykował Fed, wskazał jasno, że wolałby słabszego dolara, więc może to gdzieś tam ciążyć amerykańskiej walucie i to z kolei byłaby dobra wiadomość dla złotego. Więc z tej perspektywy oraz biorąc pod uwagę fakt, że złoty ciągle długoterminowo jest lekko niedowartościowany, wydaje mi się, że ograniczony potencjał do dalszego umocnienia złotego jest. Natomiast jednocześnie, pomimo tych mocnych wzrostów na giełdach w lipcu, które były takie dość szerokie, bo również na rynkach rozwiniętych dominował kolor zielony, można tutaj wskazać na dość długą listę zagrożeń. Nie tylko ten rozejm w relacjach handlowych może okazać się krótkotrwały, ale też widzimy ostatnio na Wall Street rosnące obawy o to, że to, co było motorem napędowym tamtejszej bardzo imponującej hossy, czyli spółki technologiczne, zaczyna rozczarowywać inwestorów. To też wydaje mi się, że raczej na najbliższe tygodnie obstawiałbym stabilizację i w dalszej mierze, jeśli nie dojdzie do właśnie większego pogorszenia nastrojów, do eskalacji nowych konfliktów, złoty mógłby zyskiwać trochę więcej znowu w końcówce bieżącego roku.